Siema, z tej strony Akar, witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj, jak odeszłem z JustPP. Także odeszłem z tego powodu, że było niefajnie w administracji, z głównie jednego administratora, G3J-a. Był to taki typ naprawdę chamski i niefajny. Źle się naprawdę z nim spędzało czas, nie dogadowaliśmy się przede wszystkim, więc to taką kwestię zjem, ale polizałem. No ale dobra, jeszcze raz to tutaj kliknę. Mniejsza, wracając do tego. Nie dogadowaliśmy się, wyzywał graczy banową na... DDoS-ową. No i wiele innych rzeczy, których możecie sami zobaczyć. Co wam się będzie wychodzić właśnie teraz. Osoby zjadę tutaj razem, nie sama. Taka chwila fajna, żeby było coś w tle. No i co, wyświetla wam się teraz właśnie wszystkie screeny wam się wyświetlają, także możecie sobie zobaczyć, jak to się wyświetla. No i tak, screeny wam się już wyświetliły, no to w sumie co, widzicie, że naprawdę źle traktował graczy, jak i wszystkie osoby. Chciałem powrotu starej administracji również, bo stara administracja była najlepsza, w sumie coś robiliśmy, a nie. Odkąd starej administracji nie ma, naprawdę dużo się zmieniło. Już nie było tak fajnie jak kiedyś po prostu. Myślałem, że to się zmieni, no ale starałem wszelkich działań, żeby doszło, żeby stara administracja powróciła. No ale niestety się nie udało. Administrator G3J, który był najlepszy, prawda, wszystkim, wszystko miał od samego początku, OPA oraz wszystkie rzeczy. Potem cała reszta helperów dostała wszystkie uprawnienia, takie jak OP, i wszystkie mogli wszystko naprawdę robić. I się zdenerwowałem, skoro wszyscy mają uprawnienia, wszystkie od początku, to ja na coś pracowałem i co? Tak samo chciałem właśnie, żeby było coś właśnie osiągnąć, chciałem coś osiągnąć na tym serwerze, no i a jak ktoś dostaje tak uprawnienie, tak o, no to tak trochę lipno, nie? Tyk. Są to rekrutacje. Jamy. No tak, tak była wygrana, no dobra. No i... Kurde. Dobra. Mniejsza, no i... jeżeli już po prostu mieli te uprawnienia, no to się wkurzyłem, bo to jest naprawdę denerwujące, skoro ktoś ma uprawnienia wszystkie. Nie? I pomyślcie, czy też byście się nie zdenerwowali, nie? Na moim miejscu. No bo pewnie byście się zdenerwowali, nie? No i... w sumie stwierdziłem, że pójdę na Rivi i przynajmniej zdziałam może coś na większym serwerze i zmienimy te community, może się uda coś mi zdziałać i po prostu to jakoś lepiej zrobić, nie? Dobra. Dobra. Niestety przegrałem, no ale co? Wszystkie screeny wam wyświetliłem. Mam nadzieję, że napiszecie swoją opinię w komentarzu. Chcieliście wyjaśnienia, to więc nagrywam. No i co? W sumie mam nadzieję, że napiszecie swoją opinię. Nie chcę tu nic obrażać JustPP, bo naprawdę spoko tam było do tego czasu, dopóki nie dostali tych permisji i G3J nie stał się najlepszym administratorem DDoS-ową, no i dużo innych rzeczy, co wam się wyświetliło. Więc mam nadzieję, że napiszecie swoją opinię, że rozumiecie to. Teraz będę w administracji na OnlyPP oraz na arivi.pl. Zostawcie suba, łapeczkę w górę, no i do następnego razu. Bielu.